Zapewne wśród słuchaczy Bułki znajdą się miłośnicy kryminałów. Różne zagadki, intrygi, odkrywanie kolejnych dowodów, poszukiwanie prawdy. Oczywiście w kryminałach nie brakuje zbrodni, więc sięgamy do dzisiejszego fragmentu Ewangelii i co otrzymujemy? Kryminał w czystej postaci. Występuje tam dobry pan, który stwarza okazję i miejsce do pracy. Przekazuje je ludziom, żeby mogli się rozwijać. Jedyne, czego chce w zamian, to swojej należności za dzierżawę. Nie przewidział tylko, że najemnicy szybko staną się właścicielami, że nie będą chcieli oddawać niczego ze swojego zarobku. Eliminują wszystkich, którzy wyciągają rękę po należność i pojawiają się z upomnieniem. Dzierżawcy nie negocjują, nie ustępują w swoich porachunkach. W tej perykopie widać, że przemoc, która kończy się na siłowych rozwiązaniach, zaczyna się w sercu od rządzy. Najpierw zabija się myślami, a później czynami. Widok nadchodzącego syna właściciela wyzwolił w pracownikach właśnie ten instynkt, że chce się więcej i więcej, więc trzeba zniszczyć przeszkody. Ale to było w przypowieści. I tak jak często w kryminałach bywa, sprawcą jest ten, którego najmniej się podejrzewa. Kto uchodzi za porządnego człowieka o nieposzlakowanej opinii? Wiemy, że przypowieść dzisiejsza była skierowana do uczonych w piśmie, do arcykapłanów. Generalnie do tych, co mieli stać na straży, a przywłaszczyli sobie to, co otrzymali. Jezus zadał im pytanie, angażując do tej przypowieści. Co mógłby uczynić właściciel winnicy, żeby wrócił porządek? Oni odpowiedzieli zgodnie z prawem mojżeszowym, oko za oko, czyli wytępić najemców i dać ziemię innym. Tym pytaniem wystawił adresatów przypowieści na światło dzienne. Dlatego mówił w przypowieściach, żeby winny sam się odkrył przez swoje matactwa. Papież Benedykt XVI ujął to tak. Przypowieści zostaną rozszyfrowane na krzyżu. Ojciec wcale nie chce wycinać tych, którzy skrzywdzili syna, lecz jego syn umiera po to, by uwolnić ich od przemocy. Dramat polega na tym, że człowiek często tego nie chce. My po wiekach także jesteśmy adresatami tego nauczania. Jeśli pojawia się w nas przekonanie, że to nie jest o nas, że to o ludziach z przeszłości, to znaczy, że słowo stało się martwe. Za takim podejściem kryje się niewiara w Boże Słowo, które jest ponadczasowe. Tu nie chodzi tylko o samą przemoc. Tu nie chodzi tylko o samą próbę zdobywania wpływów, o której czytamy. Tu też nie chodzi o wyrzucenie Jezusa poza obręb naszego życia, ale raczej o izolowanie Go od naszych spraw. Możemy się do Niego zwracać w gorliwej modlitwie, ale nie wspomnijmy o Nim w relacjach z bliskimi, w jakichś rozmowach towarzyskich, bo boimy się hejtu. Jakimi więc jesteśmy katolikami? Takimi statystycznymi czy tymi autentycznymi? W ostatnich wiadomościach więcej słyszałem o Bogu z informacji z Ukrainy niż z Polski. A niby jesteśmy takie pokolenie Jana Pawła II. Na papierze niestety. Zgodnie z tą dzisiejszą przypowieścią nam też grozi, że zajmiemy to, co dostaliśmy do użytkowania, jakby to była nasza własność. Kościół, życie. A przecież to wszystko tylko na chwilę, która nie została określona czasowo. Pewne sprawy w człowieku są niezmienne. Nieważne, w jakiej epoce się żyje. Chcemy mieć i być władczy. I dopóki nie przyjmiemy w pełni Ewangelii, nic się nie zmieni. Na szczęście dla nas ostatnie słowo nie należy ani do nas, ani do przemocy, którą chętnie byśmy zastosowali, żeby coś zdobyć. Są przy nas ludzie, którzy przyjmują Ewangelię, a tym samym przestają bronić swój egoizm, czego może nam brakuje. Na szczęście Bóg nie rezygnuje z człowieka, bo widzi, jak my musimy się zmagać z naszymi rządzami. Więc chce nas ratować, okazać miłosierdzie. I dlatego daje nam Syna, mimo wszystko licząc, że Go przyjmiemy.